Witajcie moi kochani, bierzemy się za robienie drugiego eventowego questa, jest to również nowy quest. Zaczynamy u legendarnej choinki w mieście Idhan. Jest tutaj sobie taka choineczka, widzicie też świeża, nowa, wokół niej trochę lodu. Tylko ja tak próbuję zagadać do tej choinki, ale... Aha, dobre, dobre. I wybieramy opcję, chyba nie numer 2, no tak, tak myślałem. Wybieramy opcję numer 3. Coś jest nie tak z naszą choinką. Zaczynają z niej spadać igły i w ogóle tam jest umaziana jakąś mazią, taką zgniło-zieloną czy jakąś. Udajemy się do Tomaszka, żeby zapytać się go, o co tutaj chodzi, dlaczego ta choinka jest w tak złym stanie. Przecież to jest legendarna choinka Witka, no to musi być piękna. Tomaszek nam opowiada o dziwnych zajściach, które się tutaj ostatnio dzieją. Jakiś wojownik, jakieś gonitwy za królikami makiny, pies Huslina, który nie chce teraz nic jeść, bo coś mu się stało. No, bardzo dziwna sprawa i bardzo dziwne rzeczy się dzieją z tą naszą choinką. A my idziemy zapytać się makiny, co się stało, czy to jakaś osoba, czy to w ogóle jakiś potwór, czy co, bo nic jeszcze nie wiemy. Idziemy tutaj do makiny, no i oczywiście wybieramy ostatnią opcję. I ona nam mówi, że jest też ofiarą tych wydarzeń. Okazuje się, że jej króliki zostały zaatakowane przez jakiegoś hultaja, który jeszcze do tego obsmarował je właśnie tą samą mazią, którą jest obsmarowane to drzewo, ta nasza legendarna choinka. I teraz choinka usycha, a do tego też nam właśnie mówi o Husynie i o jego psie. No to okazuje się, że jest trochę problemów. Choinka chora, pies chory, jakiś dziwny hultaj, który wszystko mazia jakąś dziwną maścią, która po prostu wszystko rani. Choinkę rani, króliki rani, psa rani, pies nie chce nic jeść. No to udajemy się do Huslina, żeby zapytać się go, co jest w ogóle z tym jego psem i dlaczego on nie chce nic jeść. Także lecimy tutaj do Huslina i też wybieramy ostatnią opcję, że nie jesteśmy w sprawie łuku, tylko oczywiście w ważniejszej sprawie. No i mówimy o choince, którą ktoś właśnie tą mazią zatruł. I ona mówi, że jego pies wył i w ogóle, a teraz po prostu nie chce nic jeść. No ale chce, żeby jego pies zaczął normalnie żyć i nam też on się oczywiście przyda, bo jest to pies tropiciel, więc pomoże nam po prostu znaleźć tego sprawcę, ale najpierw musimy jakoś uratować pieska, żeby zachciało mu się w ogóle jeść, żeby zachciało mu się żyć. Więc udajemy się do zniszczonego opactwa, czyli mapkę niżej, i tam będziemy szukać jakiegoś zielarza, który być może nam pomoże zrobić jakąś miksturę może, albo jakieś inne, jakieś danie czy coś dla naszego psa, żeby on to zjadł po prostu i żeby jego humor na jedzenie już wrócił do normalności i żeby dalej miał, znowu miał apetyt. Więc szukamy tutaj jakiegoś zielarza na kordach właśnie koło 40-40 i jest tutaj zielarz Figidon. Opowiadamy mu szybko całą historię, ale on mówi nam, żebyśmy na razie się skupili na jednej rzeczy i no to najważniejsza rzecz to jest właśnie pies Huslina. I każe nam zdobyć mięso, zwykłe mięso z królika. Idziemy zabić królika do Idhan i wracamy tutaj. Musimy takie właśnie mięsko łódko zdobyć. Wygląda jak łódko, ale nazywa się mięso. Taka ciekawostka. Mamy to mięso i do tego jeszcze znowu dwa kwiaty jak w poprzednim kwestie, tylko tym razem arnika i echinacea. Obydwa kordy do obydwu tych roślin podam wam w opisie. Ja je kupiłem na aukcji oczywiście. No i przynosimy mu najpierw to łódko. I on teraz nam każe pójść po te rośliny. No po prostu tak wam mówię, żebyście nie chodzili dwa razy. On nam teraz mówi, jakie chce rośliny. My mu te rośliny od razu dajemy. No i teraz każe nam chwilę poczekać. To dosłownie jest parę minutek, więc robimy sobie chwilę przerwy. No i tak jak ja wam mówiłem, zdobywamy mięso, arnikę i echinaceę, takie dwie rośliny. Ja wam kordy podam w opisie i z tym wracamy do zielarza. No, i kiedy już sobie odczekamy chwilę, to dosłownie parę minut wszystko tutaj trwa, dostaniemy lekarstwo dla psa Huslina, a tym lekarstwem właśnie jest łódko w tych naszych ziołach, które te rośliny mu tutaj przynieśliśmy. Idziemy do Huslina, no i oczywiście wybieramy dialog o tym piesku, on mu daje jeść, a my zdobywamy takiego słodkiego pieska. Co ważne, żebyście nie mieli założonej innej maskotki w tym czasie po prostu.
żebyście byli, że tak powiem, czyści, bo inaczej ten pies do was nie będzie chciał dołączyć i będzie wam wyskakiwał po prostu taki dialog, że macie cały czas inną maskotkę. Także pamiętajcie, żeby nie mieć maskotki i wtedy zdobędziemy psa. Udajemy się do legendarnej choinki. No i tutaj pies zaczyna wąchać, bo już zjadł to udko w ziołach i, że tak powiem, wrócił mu humor i w ogóle wszystko do życia. I Husin nam przekazał tego pieska. No i ten piesek daje nam trop. Mówi, no może on nie mówi, ale nasz trop jest w Dolinie Is. Więc udajemy się do Doliny Is. I tutaj mamy też właśnie takie plamy. Zgniło zielone plamy. I kolejna plama. Tym razem mówią nam, żebyśmy przeszli do Orlej Grani. No to więc przechodzimy cały czas tutaj. No i oczywiście wiadomo, w Orlej Grani też za chwilę gdzieś jakaś plama, o, jest tutaj. Robimy to samo. No i teraz nasz piesek daje nam znak, żebyśmy szli do starych ruin, więc tam się też udajemy. Czyli to jakoś tak coraz bardziej do Tornek prawie, że prowadzi. Być może to tam się udamy. No ale zobaczymy. Lecimy do Tornek. Tutaj idziemy przez stare ruiny i tutaj też gdzieś coś powinno być. O, jest, no. Jest kolejna poszlaka, każe nam udać się do Tornek. A dokładnie udamy się do burmistrza, żeby zapytać się go, bo on jest burmistrzem, więc powinien wiedzieć wszystko o swoich mieszkańcach, czy wie coś na temat tego, co się tutaj stało. No i oczywiście na początku opowiadałem mu o tym wszystkim, co się w ogóle stało, że ktoś haniebnie zatruł choinkę, króliki, makiny i psa i tak dalej, i tak dalej. I on nam mówi, że pastuch Mir ma też podobny problem. Więc my dziękujemy psu za pomoc, odsyłamy go do Ithan, a my udajemy się do pastucha Mira, który jest tutaj w Verwin, żeby zapytać się, co jemu się stało i co... Jaka rzecz u niego została zgniło zielona? Oj, to nawet już widać, że to chyba chodziło o owce. Dobra, rozmawiamy na inny temat. No i wybieramy trzecią opcję, że twoja trzoda również ucierpiała od jakiegoś zwyrodnialca. No tak. No i to samo się dowiadujemy. Znowu ktoś tutaj zatruł zwierzę. Ale my oczywiście mamy pomysł, jakby mu tu pomóc. I udajemy się znowu do naszego zielarza ze zniszczonego opactwa. I on stworzy lek. No i oczywiście będziemy potrzebowali zdobyć kolejne dwie rośliny, więc żebyście nie musieli po prostu dwa razy chodzić, no to potrzebujemy zdobyć rumianek oraz macierzankę. Takie dwie rośliny. Rumianek oraz macierzankę. Oczywiście w opisie i w poście pod filmikiem napiszę wam kordy tych roślin. Kiedy już je zdobędziemy, no to lecimy do zielarza. No i że znowu potrzebujemy pomocy. No i opowiadamy mu, co się stało z owcą. No on oczywiście mówi, że wyleczy i właśnie mamy zdobyć te dwie rzeczy. Więc dajemy mu rośliny. No i on potrzebuje parę minut na wykonanie tego lekarstwa. No dosłownie 2-3 minuty max. No i oczywiście płacimy mu 5000 zł, bo się tak ugadaliśmy i on nam daje dwie mikstury, które uleczą zwierzęta. Ponieważ uleczymy owce Mira i też króliki makiny. Także idziemy najpierw do Mira. Tutaj, dobra. No i jego owca, że tak powiem, ożywa. On nam daje w nagrodę nawet ser. I teraz idziemy do makiny, żeby jej też dać tą miksturę, żeby mogła swojego królika nią uleczyć. I też znalazła na pniu choinki taki ten kilof i daje nam ten kilof. A my idziemy jeszcze na chwilę tutaj do naszego zielarza. Dała nam kilof. Też właśnie tą ruszony tą zgniło zieloną substancją. No ale mniejsza o to, ten kilof się później nam przyda. Teraz idziemy do zielarza znowu, do zniszczonego opactwa i on mówi, że też przecież nie chce, żeby nie było gwiazdki, więc już sam trochę sobie pomógł, po prostu sam stworzył już taką miksturę, nic już nie musimy mu przynosić, on nam od razu daje gotową miksturę do tej naszej choinki, żeby ją po prostu wyleczyć z tego zatrucia, tak samo jak wyleczył wszystkie zwierzęta i tak dalej. Więc idziemy do Ithan, do tej naszej choinki i wybieramy opcję
żeby po prostu wysmarować te miejsca i wybieramy opcję delikatnie, z najwyższą starannością, nie tą drugą, bo będzie źle. Więc wybieramy pierwszą opcję i tym samym kończymy questa. Ale dalej mamy ten kill-off. Jest napisane w jego opisie, żeby go nie wyrzucać, więc nie wyrzucajcie go, zostawcie sobie go gdzieś w eku, ponieważ pewnie jeszcze nam się przyda w jakimś może nowym, kolejnym questie. No zobaczymy, póki co niech sobie tutaj leży. Ja idę nagrywać kolejny quest, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.